Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Ja się nazywam Marcin Nowosielski, jestem lekarzem dentystą. Na co dzień pracuję w gabinecie stomatologicznym Mikrostomat w Opolu, a w tej serii filmów poruszam najbardziej ciekawiące pacjentów zagadnienia z zakresu stomatologii. Dzisiaj krótki monolog na temat tego, ile zarabia dentysta. Temat trochę kontrowersyjny. Ale zanim zaczniemy, zapraszam Cię do zostawienia jakiegokolwiek śladu po sobie pod tym filmem. Nawet jeśli się ze mną nie zgadzasz, nawet jeśli chcesz wyrazić inną opinię, będzie mi miło ją przeczytać. A jeśli się ze mną zgadzasz, to subskrybuj ten kanał, bo prawdopodobnie dowiesz się tu wielu ciekawych rzeczy z zakresu stomatologii. Tym samym zachęcam Cię do obejrzenia również innych filmów czy shortów, które się tutaj znajdują. A tymczasem zapraszam do krótkiej pogadanki na temat tego, ile zarabia dentysta. Pierwsza rzecz, na jaką należy zwrócić uwagę, to fakt, że dentyści nie są pracownikami. W zdecydowanej większości przypadków, o ile nie w wszystkich przypadkach, dentyści świadczą swoje usługi na zasadzie business to business, B2B. Prowadzą więc oni jakąś formę działalności gospodarczej. Czy to jednoosobową działalność gospodarczą, czy jakąś formę spółki, niemniej są firmą. Jako to firma świadczą swoje usługi, bądź to bezpośrednio pacjentowi, wtedy działają jako indywidualna praktyka lekarska, lub świadczą swoje usługi podmiotowi leczniczemu, który obsługuje pacjentów. Tak to wygląda od strony technicznej i prawnej. Taki stan rzeczy niesie ze sobą pewne konsekwencje. Bo skoro dentysta nie jest normalnym pracownikiem, to ponosi osobiście wszystkie koszty i ryzyka związane ze stworzeniem swojego stanowiska pracy. I koszty te będą mniejsze w przypadku dentysty, który świadczy usługi dla podmiotu medycznego, bo jego kosztami będzie księgowość, ZUS i paliwo. Ewentualne koszty szkoleń, które chce odbyć, a inne koszty będzie ponosił dentysta, który samodzielnie organizuje swoją indywidualną praktykę lekarską. Bo poza opisanymi wcześniej, będzie on ponosił wszystkie inne koszty związane z obsługą i pracą gabinetu. Zatrudnienie personelu, utrzymanie lokalu, czynsz, wynajem, prąd, woda, gaz i tak dalej, ale nie tylko. Bo jeszcze koszty zakupu i obsługi sprzętu, koszty serwisów, koszty materiałów i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie opisane wcześniej są istotne, ale nie są to jedyne koszty. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na fakt, że nie wspomniałem jeszcze o zatrudnianiu personelu. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że aby dentysta mógł świadczyć dla ciebie swoją usługę, to za kulisami pracuje kilka innych osób. Razem z nim na scenie pracuje asysta. Bardzo często w gabinecie pracuje również higienistka. Na recepcji czy na rejestracji pracuje rejestratorka, recepcjonistka. W gabinecie najprawdopodobniej musi być jeszcze ktoś, kto go posprząta. I to taki podstawowy zestaw osób, które pracują na to, aby usługa dla ciebie mogła być świadczona. Ale to nie jest wszystko. Dochodzą do tego jeszcze osoby świadczące inne usługi, wywożące odpady medyczne, zajmujące się obsługą rentgenów, świadczące usługi serwisowe. To wszystko są osoby, które pracują na to, aby gabinet mógł funkcjonować. No i tutaj dochodzimy do pierwszej kwestii, którą należy rozróżnić, a z której bardzo często pacjenci nie zdają sobie sprawy. A mianowicie różnice między przychodem a dochodem. Przychód to jest to, co wpływa do kasy gabinetu, czyli wszystko to, co pacjenci w gabinecie płacą. A dochód, albo inaczej marża, to jest to, co zostaje dla dentysty do opodatkowania. Czyli przychód minus wszystkie
wspomniane wcześniej koszty. Te i jeszcze inne, o których pewnie zapomniałem. Niemniej, jeśli odejmiemy jedno od drugiego, zostaje tak zwana marża, czyli to, co jest rzeczywistym zyskiem dla dentysty ze świadczonych przez niego usług. I ten zysk jest tym, co zostaje mu w kieszeni. Może nie do końca, bo jak wiecie, pewne w życiu są dwie rzeczy, śmierć i podatki, więc to jeszcze trzeba opodatkować. I tutaj pojawia się pierwszy mit do obalenia, a mianowicie obiegowa wśród pacjentów opinia, że dentyści nie wystawiają paragonów. Często słyszę dowcip, że dentysta paragonami chyba pali w piecu. Nie jest to prawda. W dobie wszechobecnej płatności kartą nie sposób nie wystawić paragonu zaświadczoną przez siebie usługę. 99% pacjentów za usługi w gabinecie stomatologicznym płaci kartą. Płatność kartą generuje automatyczny ślad w systemie elektronicznym. Tego nie da się ukryć. W związku z tym każdy dentysta za wszystko, co robi, wystawia paragon. I tu pomału zaczynamy dochodzić do odpowiedzi na pytanie postawione w tytule tego odcinka. A mianowicie, ile zarabia dentysta? Bo jeśli weźmiemy wszystkie przychody, jakie wygenerował dentysta, czyli wszystko to, co pacjenci zapłacili w kasie gabinetu, i jeśli odejmiemy od tego wszystkie koszty, jakie są związane z prowadzeniem gabinetu stomatologicznego, to wyjdzie nam średnia marża danego dentysty. I taka marża waha się w zależności od wielu czynników pomiędzy 10 a 30% ceny usługi, jaką pacjent płaci w gabinecie. Dokładnie tak. Marżowości w stomatologii są różne. Jedne usługi są bardziej opłacalne, a inne są dużo mniej opłacalne. Niektóre wręcz nieopłacalne. Prostym przykładem mało opłacalnych usług lub nieopłacalnych jest leczenie dzieci. Dlaczego ceny za leczenie dzieci rynkowo są dużo niższe? Pacjenci płacą za nie mniej, a koszty są takie same. Pracownikom płacimy tyle samo, za materiały płacimy tyle samo, za prąd, wodę, gaz, amortyzację sprzętu płacimy tyle samo. Co więcej, małoletni pacjent bardzo często jest niewspółpracujący, w związku z czym jego obsługa zajmuje więcej czasu, ale też kosztuje więcej nerwu i stresu. W związku z czym stomatologia dziecięca bywa wręcz nieopłacalna. Bywa wręcz tak, że gabinet dokłada do świadczenia tego typu usług. Dlaczego to robi? Ano licząc na to, że dzięki temu, że te usługi w gabinecie są, przyciągnie rodziców, którzy za usługi zapłacą. Na przeciwległym biegunie, czyli wśród usług, które są najbardziej opłacalne dla lekarzy, dla gabinetów, jest leczenie implantologiczne. Dokładnie tak, wstawianie zębów, czy wszczepianie implantów, jak to nazwiemy, cechuje się najwyższą marżowością. Leczenie implantologiczne to marże rzędu 30, nawet 40% przy dobrej optymalizacji. W związku z czym leczenie to jest bardzo opłacalne. Jest opłacalne zarówno dla lekarzy, którzy takie usługi świadczą, jak i dla wszystkich, którzy zajmują się sprzedażą implantów, protetyką i tak dalej, i tak dalej. Po prostu na tym w stomatologii najlepiej się zarabia. Nic więc dziwnego, że usługi implantologiczne są coraz bardziej popularne. Bardzo często dużo łatwiej znaleźć się z kogoś, kto wszczepi implant, niż kogoś, kto porządnie leczy kanałowo zęby. Leczenie kanałowe też jest dla pacjenta kosztowne, ale tam są dużo większe koszty dla gabinetu. Te procedury są bardzo wysokokosztowe, jak również bardzo czasochłonne. W związku z czym marżowość na leczeniu kanałowym jest co najmniej dwa razy niższa niż na implantologii. Jak więc łatwo policzyć, zarobki dentysty będą w dużej mierze zależały od tego, ile i jakich usług w danym miesiącu świadczy. Bo jeśli w danym miesiącu
przez większość czasu leczymy dzieci, no to może się okazać, że wynik ekonomiczny zbyt satysfakcjonujący nie będzie. Jeśli natomiast dużo więcej wszczepimy implantów, no to wtedy miesiąc ekonomicznie może się dużo bardziej kalkulować. Problem polega na tym, że w dużej mierze ciężko to przewidzieć, bo nigdy nie wiadomo, z czym pacjenci do gabinetu przyjdą. Prawda jest taka, że jeśli się uśredni marżowość, to dentysta zarabia około 20% tego, co pacjenci zapłacą w gabinecie. 1/5 tego, jaki wygenerują przychód. 1/5. Dużo, mało. Oceń sam. W mojej ocenie biedy nie ma. Ale wszystko to działa w momencie, kiedy świadczysz usługi, za które pacjent płaci. Ten rachunek zaczyna się burzyć w momencie, gdy świadczysz usługi, za które pacjent nie płaci. A tak dzieje się najczęściej w momencie, kiedy swoją pracę trzeba poprawić. Jak wypadnie wypełnienie, jak się połamie proteza, jak spadnie most i tak dalej, i tak dalej. Wtedy poświęcasz swój czas całkowicie bezpłatnie. I to jest moment, w którym nie zarabiasz. Pół biedy, jeśli świadczysz te usługi dla innego gabinetu, bo wtedy tylko nie zarabiasz. A w momencie, kiedy prowadzisz swoją praktykę, zatrudniasz pracowników, sam opłacasz wszystkie koszty, to wtedy jeszcze do interesu dokładasz. No i teraz pytanie, jak bardzo jesteś skuteczny. Bo jeśli jesteś tak dobry, że swojej pracy nie poprawiasz, no to wtedy dalej oscylujesz w granicach 20%. Natomiast jeśli zdarza ci się dużo potknięć, no to twoja rentowność jeszcze bardziej leci w dół. A jak bardzo? To w dużej mierze zależy od tego, jak duże masz koszty. Okej, ale przyjmijmy, że mamy do czynienia z dentystą, który ma 100% skuteczności. Czyli wszystko, co robi, robi dobrze. Załóżmy, że zajmuje się on leczeniem zachowawczym, czyli wstawia plomby, a koszt takiej plomby w gabinecie to 400 zł. Średni koszt wypełnienia w tym momencie. Dentysta taki jest w stanie wykonać jedno wypełnienie w ciągu godziny, a pracuje przez 8 godzin dziennie i 20 dni w miesiącu. Mówiąc krótko, wykona 160 takich wypełnień, a więc wygeneruje dla gabinetu przychód 64 tysięcy zł. Przy założeniu tej 20% marżowości zostanie mu na czysto około 13 tysięcy zł. Więc mniej więcej tyle zarobi dentysta zajmujący się leczeniem zachowawczym. I jest to realne przy założeniu, że pracuje przez 8 godzin, nie ma żadnych przerw, pacjenci nie odwołają wizyt, to wtedy faktycznie tyle zarobi. 13 tysięcy. Tyle wyszło z moich średnich wyliczeń dla statystycznego dentysty zajmującego się leczeniem zachowawczym. Dużo, mało, oceń sam. Wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla jednych to będzie bardzo dużo, dla innych wręcz grosze. Ale tak po prostu jest. Takie są realia rynkowe. Tak to wygląda na rynku usług stomatologicznych. Oczywiście będą tacy, którzy będą poniżej tego progu, jeśli będą mniej skuteczni i będą świadczyć usługi gorszej jakości, a będą tacy, którzy będą zarabiali dużo więcej. I tak na dobrą sprawę tutaj sky is the limit, bo jeśli dentysta będzie bardzo skuteczny, będzie w stanie świadczyć swoje usługi szybko, sprawnie, konkretnie, zajmować się coraz to bardziej odpowiedzialnymi i zaawansowanymi metodami leczenia, to jego zarobki będą rosły. Ale tutaj warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, a mianowicie nowe inwestycje. Nie mogę mówić za wszystkich, mówię za siebie, ale prawda jest taka, że większość tego, co ja zarabiam na stomatologii, to i tak ponownie reinwestuję w stomatologię. Mówiąc krótko, bardzo często bywają miesiące, w których z gabinetu na swój prywatny użytek
Nie wyniosę totalnie nic. To nie dlatego, że nie mogę, bo mógłbym, ale po prostu nie chcę, bo wolę to zainwestować w nowe sprzęty do gabinetu, żeby ten gabinet się rozwijał, żeby świadczyć coraz lepsze usługi i żeby nasi pacjenci byli coraz bardziej zadowoleni. No i oczywiście ja mam ten komfort, że mogę sobie na to pozwolić, bo moje prywatne wydatki pokrywam z całkiem innych źródeł, więc nie muszę się o tym martwić. I szczerze powiedziawszy, osobiście jestem wdzięczny za taką sytuację. Ale nie zmienia to faktu, że jeśli chcieć non-stop rozwijać gabinet, inwestować w nowe technologie, świadczyć coraz lepsze i bardziej zaawansowane usługi, to może się okazać, że gabinet stomatologiczny jest wręcz przedsięwzięciem nierentownym, taką studnią bez dna, do której cały czas tylko się dokłada i dokłada. No i to już w zasadzie tyle. Dobrnęliśmy do końca. Chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedną kwestię. Rabat. Nie stolica Maroka, tylko to, o co bardzo często pytacie przy rozliczaniu usług. I teraz proszę wziąć pod uwagę, że przy opisanych marżowościach rzędu 20%, jeśli ktoś udzieliłby Wam 10% rabatu na świadczoną usługę, czyli tak na dobrą sprawę, w Waszym odczuciu niewielkiego rabatu, to okazuje się, że ta osoba tym samym rezygnuje z połowy swojego zarobku. Mówiąc krótko, trochę nie ma to sensu z punktu widzenia usługodawcy, bo zarobi połowę mniej, a poniesie tą samą odpowiedzialność. Także nie dziwiłbym się tym, że rabaty w stomatologii nie są zbyt chętnie udzielane. Zbliżając się do końca, znowu dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli dobrnąłeś do tego momentu, to znaczy, że ta kwestia bardzo Cię ciekawiła. Zostaw więc subskrypcję, napisz komentarz, żebym wiedział, że nie siedzę przed tą kamerą na darmo. Tymczasem życzę Ci miłego dnia i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. A ten, bardzo możliwe, że pojawi się w kolejnym tygodniu. Pozdrawiam!